Chcę pokazać Wam pewną książkę, znaną książkę. Książkę, która się nazywa Wielki Bój. Tak, książka, która jest niesamowita. Książka, która opisuje ten niewidzialny bój. Tak jak dzisiaj świat musi bojować z tym koronawirusem. On jest niewidzialny i nie wiemy, czy go mamy, czy go nie mamy, czy zarażamy, czy nie zarażamy. Ta książka też opisuje wielki bój. Ten niewidzialny bój, ten bój toczy się o Twoje życie, ten bój toczy się o moje życie i czy chcesz, czy nie chcesz, to w tym boju uczestniczymy. Czytajmy tę książkę. Ta książka uchyla kurtynę tej niewidzialnej walki, niewidzialnej bitwy, która się toczy. Ta książka niesie ostrzeżenie, ale również ratunek. Gdzie znaleźć nadzieję? Opisuje ucisk ludu Bożego, ale opisuje również wybawienie ludu Bożego od ucisku. Jest to książka, która pokazuje ten bój między szatanem a Chrystusem. I ta książka opisuje zwycięstwa Chrystusa i Chrystus zwycięży. Mamy Księgę Objawienia i Księgę Daniela. To są księgi na czas ostateczny. One opisują ogólnikowo, ale ta książka porusza pewne wydarzenia w szczegółach. Jest to książka na nasze czasy. Czytajcie ją. Czytajcie ją, studiujcie ją. Bo kiedy przyjdą te wydarzenia, to będziemy ostrzeżeni, że zwiedzenia, które się pojawią, ta książka pomoże nas ustrzec. I ta książka w którymś momencie będzie zakazana. Kiedy pracowałem z tą książką, to było kilkanaście lat temu, kiedy byłem ewangelistą misyjnym, pracowałem w Ząbkowicach. I kiedy zapukałem do pewnego domu, otworzono mi, kiedy wszedłem, powiedziałem, że to jest ta książka z tej ulotki, którą wcześniej ulotki roznosiłem, którą można nabyć. Poproszono mnie, usiadłem, zobaczyłem czterech mężczyzn i alkohol na stole. I wiedziałem już, gdzie się wpakowałem. I zdawałem sobie sprawę, że będę miał mniejsze lub większe trudności. Zaproponowano mi to, co może napije się z nami. Ja mówię, że nie piję, jestem abstynentem. A coś ty świadek Jehowy? Ja mówię, no nie, adwentystą jestem. I wiecie, zaczęła się relacja. A mówi, no to nalejemy ci soku takiego marchiowego. Odebrałem to jako dobry znak. Mówię, dobrze, mówię, to w porządku, dziękuję. Soczek był pyszny, dobry. W imię grzeczności dałem im książkę Drogę do Chrystusa. Jednemu, drugiemu, trzeciemu. Znaczy, czwarty był nieprzytomny, on już tam leżał. Trzeci tam się ledwo na tym krzesełku, wiecie, kiwał, ale dwóch trzymało się bardzo dzielnie i bardzo dobrze. I ten jeden, który mnie wpuszczał, miał taki zamek, wiecie, gdzie się nie zamykało normalnie, tylko trzeba było nożem podhaczać i miał taki duży nóż w swojej ręce. I jeden z tych jego kolegów, który zobaczył drogę do Chrystusa, mówił, o, droga do Boga. Marek, powiedz mi na temat coś, na temat Pana Boga. No to mam możliwość mówienia o Panu Bogu. Mam możliwość mówienia o Jezusie. Kim On dla mnie był? Kiedy stanął na Rzymie, kiedy mnie wyciągnął z tego bagna i zaczynam im to wszystko powiadać. Ale ten drugi, który mnie wpuścił, mówi, koleś, to jest moje mieszkanie. Ja ci zabraniam mówić o Chrystusie. Tu się nie mówi o Chrystusie. Ale ten siedzi i mówi, tam nie odzywaj się. Powiedz jeszcze coś o Jezusie. No to ja mówię o Jezusie. Znowu, że zostawił swoje niebo, swoją chwałę, że przyszedł tutaj, prawda, że szukał to, co zgubione, prawda, i że jak kocha człowieka. A ten się znowu odzywa. Ja mówię, słuchaj, czy ty nie rozumiesz po polsku? Powiedziałem ci, że masz się nie odzywać na temat Jezusa, bo byś miał problemy zaraz. Ale ten się znowu odzywa. I mówi, Marek, powiedz mi coś o Jezusie jeszcze. I zaczyna płakać. Mówi, bo mi tata zginął. Zmarł mi tata 2 dni temu. Powiedz mi jeszcze coś o Jezusie.
I ja mówię o Jezusie. A ten krzyczy. I mówi, zamknij się, bo cię zabiję. A ten mówi, powiedz mi coś o Jezusie. I nie to, że ja byłem taki odważny i moje usta mówiły o Jezusie. Kim On jest? Jak cudowny On jest? To było lato. Byłem w koszulce na krótki rękaw. On podszedł do mnie z tym nożem. Patrzę, on krzyczy, wrzeszczy, piana z ust, oczy białe. Widziałem typowe po prostu opętanie tego człowieka, jak siły ciemności po prostu tego człowieka opętały. Podszedł do mnie i po prostu uderzył mnie tym nożem w klatkę piersiową. I pierwsze co, a siedziałem na krzesełku, to mówię, Boże, proszę Cię tylko, żeby moja żona i moje dzieci były zbawione. I to było ostatnie moje takie tchnienie. I kiedy mnie uderzył, patrzę, ja żyję. Szukam jakiejś rany. Nie ma krwi, nie ma rany. Ale uderzenie czułem. A on krzyczy, gdzie jest mój nóż? Patrzę, nóż jest w kącie. Mówię, czego krzyczysz, tam masz nóż. I on poszedł pod ten nóż. Otworzył, podhaczył ten zamek i mówi, wynoś się. A ten jego kolega mówi, Marek, powiedz mi na temat coś o Jezusie. A ja, wiesz co, powiem ci, jak przyjdę do ciebie, daj mi adres. Spisałem adres i wyszedłem. To jest walka między światłością a ciemnością. To jest walka między Chrystusem a szatanem. To jest walka, że dzisiaj żyję, dlatego, że mój Pan żyje, że Jezus żyje, że Jezus wstawia się za nami, że On oręduje za nami, że On nas chroni i strzeże, że przyjdą nieszczęścia, one przyjdą, ale ja i Ty jesteś w Bożych dłoniach. Masz polegać Ty i ja na Bożych obietnicach. Dlatego dzielcie się tą książką, zamawiajcie ją w wydawnictwie Znaki Czasu. Zamawiajcie ją w diecezji południowej. Chcemy rozpowszechniać tą książkę. Chcemy, aby ta książka mogła obnażyć te wszelkie siły ciemności, które stoją w tym świecie i które po prostu niszczą ten świat. Aby Chrystus nie miał po kogo przyjść, ale Chrystus zwyciężył. Zwyciężył na pustyni, zwyciężył w Getsemane, zwyciężył na Golgocie, zwyciężył na krzyżu. I On zwyciężył jeszcze tutaj szatana. Przyjdzie czas, że skończy się wszelkie zło, że skończy się grzech, że szatan zostanie unicestwiony, jak i również demony. To, co najpiękniejsze, to, co najlepsze, siostry i bracia, to jest przed nami. Nie poddawajmy się tym różnym wpływom. Nie poddawajmy się tym, co się dzieje na świecie. Będą się działy różne rzeczy na tym świecie. Ale Ty i ja patrz oczyma wiary na Jezusa, na Jego Słowo, na Jego obietnicę. Obiecałeś, drogi Panie, że mnie nie zostawisz, że mnie nie opuścisz. Dlatego ufam Ci i wierzę Ci. Idź do Jezusa i przyjdź do Niego. On czeka na Ciebie, aby dać Ci to, co najpiękniejsze. Dać Ci to, co najlepsze. I dlatego zachęcam Was, drogie siostry i drodzy bracia, abyśmy wszyscy mogli razem podążać tą drogą wiary, drogą zbawienia, drogą ratunku, drogą, którą jest Jezus, który jest prawdą, który jest życiem, który jest naszą nadzieją, który jest naszą wiecznością, naszą przyszłością i tym, co jest najlepsze i najpiękniejsze. Czego Wam serdecznie życzę.